Witam. Dzisiaj mamy 11 maja. 11 maja. Wleciałem zobaczyć, co się tutaj dzieje na tej pasiece RODO. Tu mamy te dwa uciekiniery. Dwie rójki, co wyszły. Dwa dni temu patrzyłem, a teczniki są wygryzione już. Także pszczoły pracują. Powinny matki się unasiennić w tym tygodniu, bo pogoda sprzyja temu. No, a tutaj tak się pracuje. Tutaj tą rodzinę będę musiał sprawdzić, bo tak coś tej pszczoły dużo jest na tym wylotku. Żeby im się też nie przypomniało. Chociaż widzę, pyłek noszą. Tydzień temu je przeglądałem, to nie było źle. Tutaj w tym drugim zrobiłem podkład ze starą matką, bo już, znaczy moja wina była, bo było tak dużo pszczoły, że mogły uciec. Nie zauważyłem tego. No a tam na końcu to jest ta słaba rodzina, którą ona była do połączenia, ale nie łączyłem, mówię, niech sobie jest. No i tak mamy na tylu korpusach, na trzech, tam jest 3,5, tu jest 3, tu też jest 3, tamten tylko jest, dobra, odejdę, bo on stoi na drodze. I tak pomykają. Duże korpusy są w całości już zalane i jedna połówka, bo sprawdzałem, a to co mamy przykładowo tam do góry jest duża jest zalana i ta do góry połówka jest zalana i ta pod nią jest zalana. Dostały pod spód węzy. Tak samo tutaj do góry jest połówka, ale to ona czeka, aby ją dodać. Jutro zrobię przegląd, zobaczymy, czy będzie się nadawać, aby ją dodać. No to mamy te uciekinierki, są na 2,5 korpusa. Jutro mają przyjść do mnie matki. Także dzisiaj biorę się za zasiedlanie ulików weselnych. I to na tyle. Pszczoły w większości tutaj latają na rzepak, bo tak gdzieś w odległości 500 metrów jest pole z rzepakiem. Miały być tylko działki, no ale nie uda się, tylko będzie wielokwiat z przewagą rzepaku pewnie. Chociaż te niektóre połówki, one już były tak zalane, że tam nie pójdzie już dolać nic więcej. To przypuszczam, że będzie sam wielokwiat, to był klon i tam i sady. Zresztą zobaczymy, po kolorze będzie widać. To tyle. Pozdrawiam. Pasieka w centrum miasta. Mają pozabierane, mają poławiacze pyłku, bo trochę je to hamowało. A nie chciałem tego, bo jest teraz ten tydzień, do końca ma być ładna pogoda, a przyszły tydzień już ma być brzydka i przypuszczam, że nie polatają sobie za pożytkiem. Żegnam.